Nie tej do dupy. No dobra, jeszcze raz. Dobra, chyba wszystko jest w porządku, nic nie krzaczy. Action działa, przechwytuje ekran na pełnej szybkości, więc zaczynamy. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Hunter Call of the Wild. Moi drodzy, będziemy kończyć dzisiaj ten rezerwat, jakim jest Mississippi w Stanach Zjednoczonych. Przed chwilą byłem też u Fixera i postanowiłem, że czas nagrywać, czas podgonić te gameplaye, bo troszeczkę jest w zaległości. Mam jeszcze dużo do nagrywania, m.in. Farming Simulator, a także Far Cry New Dawn. To wszystko jeszcze dzisiaj się powinno ogarnąć, a teraz nagrywamy The Hunterka i tak na 99% będzie to ostatni odcinek. Mam dość tego rezerwatu. Później się coś jeszcze wybierze. Zobaczymy, jaki sobie tam rezerwat wybierzemy i gdzie będziemy tam polować i gonić za zwierzętami. Także moi drodzy, przyszykujcie się do kolejnego odcinka. Zapnijcie mocno pasy, sprawdźcie swoje naboje. Piórko myśliwego wyprostujcie i startujemy. Piórko myśliwego? Okej, moi drodzy, przetarłem sobie smartfona i moi drodzy, możemy zaczynać gameplaya. Co do wyposażenia, ja już tutaj się uzbroiłem, przezbroiłem, troszeczkę jest zmian. Na pierwszym miejscu, no w sumie jeśli chodzi o przedni live'ik, to nie ma różnicy takiej zbytnio dużej, tylko się zmienił jeden sztucer. Na pierwszym miejscu Eckers, na drugim miejscu Zarza 308, na trzecim miejscu Kulman. Wiecie do czego? Na jakieś ptaszyny 1-2, także powinien być odpowiedni. I gdzie się dzisiaj wybierzemy? Ja liczę na to, że coś tutaj upoluje i też będzie taka opinia o tym rezerwacie, chociaż opinię już wydałem w poprzednim gameplayu, możecie sobie obejrzeć. I moi drodzy, co tutaj mamy do obejrzenia, gdzie musimy przejść? Pójdziemy sobie w ten teren tu i w końcu musimy się dostać do tej, do tego punktu obserwacyjnego, który się nazywa Wieża Magnolii. Na pewno tutaj jeszcze będzie coś do obiegania, a tymczasem zabieramy się za robotę, bo no niewiele czasu upłynęło, ale chciałbym tutaj się uwinąć 20 minut, także zobaczymy co będzie i czy nam się coś tutaj uda znaleźć. Reksio już jest gotowy oczywiście, ja zresztą też, mamy też odpowiednie wabiki, wszystko tutaj mam przygotowane, także nie będę musiał wracać najprawdopodobniej. Zresztą zobaczcie jakie mam wabiki i wziąłem sobie na Mississippi. Ekwipunek już wam pokazuję. Mamy tutaj wabik na dziki, ewentualnie dziczaje świnie, będą tutaj występują, drapieżniki, czyli orucjon, ewentualnie jakiś misiek. Dzikie indyki, tym razem wziąłem sobie wabik na nie, a nie wabik imitujący odgłos indyków. I jelenie chrząka, czyli mulak białogonowy, bo one tutaj się gdzieś na pewno kręcą. I oczywiście, tak jak to było w poprzednim gameplayu, mamy pierwszego indyczka. Zawsze na początku jakiś indyk mi się odzywa. Spróbujemy tego indyka ustrzelić. Tam jest bodajże dziewczynka, tylko troszeczkę daleko ode mnie. I nawet nie wiem, czy to był zew godowy, czy to był zew ostrzegający. Zaraz zobaczymy. I tutaj mamy nawet całkiem fajny teren w tym lesie. Coś tam możemy zobaczyć. Ja sobie wezmę lornetkę oczywiście, żeby pooglądać ten teren. Może tam gdzieś ten indyk będzie widoczny, to oczywiście użyjemy Kulmana. Jak ten wabik będzie działał, to nie wiem, bo ostatnio zauważyłem, że ten wabik jakoś nie jest skuteczny. Nie przywołuje indyków, nie przychodzą do nas za nic w świecie. Nie chcą podejść. Tylko jak mam ten odgłos... Dziękuję za tropy i czekajcie, jest! Jest, szybko trzeba strzelać, nie ma co czekać. Mamy, mamy cię indyczko. Ja bardzo lubię ten sztucer. I jeśli chodzi o ten rezerwat, to właśnie z tym rezerwatem mieliśmy Kulmana. I chyba będziemy mieli pierwszy rosołek. Dobrze się składa jak na ostatni odcinek, tylko nie idziemy w tym kierunku, w którym ja bym chciał iść. Także jest ok, naprawdę. Oho, nie trafiono w żaden organ, ale na pewno musi leżeć. Wiem, że ten Kulman nie jest tak dobry, ale to jak mówię, poprawili go troszeczkę i jest mocniejszy. Reksio, musisz mi pomóc, bo ja nie wiem, gdzie Mirosu uciekł. Spróbuj ogarnąć temat. Może znajdziesz tego indyka. On ma specyficzne pociski. Wziąłem sobie też wariant premium. No zobaczymy, aleś pobiegł szybko, poczekaj, że na mnie, nie tak szybciutko ziomuś. No poszedłem w zupełnie inną stronę, na pewno bym go nie znalazł, tego indyczka. I chyba już jest, tam coś widzę. Chyba spadł. Dostał w kuper najprawdopodobniej.
O, tu mamy średnie krwawienie 0 na 25, czyli gdzieś tam obok tego drzewka, kamienia bardziej obrośniętego jakąś roślinnością, którego nie znam, której nie znam. Dobra, poczekajcie. I mamy. A nie! Ładnie. No, musnęło, można powiedzieć. Ale mamy indyczkę. Trywialną. Może być sreberko. Rosołek. Dobra. Mamy pierwszego indyczka. Nagroda pieniężna wpadła. Mamy pół kilometra do celu. Także trzeba zasuwać. Będziemy przebiegać najprawdopodobniej obok naszej bazy. Oczywiście lornetka, WAP i ogień na tłok. Ubrany na biało. Tak jak było to na ostatnim live'ie. A propos ostatniego live'ika, to mieliśmy Daniela Piątkę oraz pięknego, łaciatego szlachcica, siódemeczkę. Ci, którzy nie oglądali, mogą żałować, bo ten łaciaty. Kolejna. Bo ten łaciaty szlachcic był prawie na samym końcu. Dobra, zobaczymy. Spróbujemy zawołać tego indyka. Kolejna dziewczynka. Coś mi się to zdaje, że te tereny, gdzie ja się udaję, to obfitują w indyki. Aktualnie mamy godzinę 10 już. Mogłem zacząć od 8, ale może nawet dobrze o tej porze zacząłem. To znaczy, nic nie cofałem czasu, bo zazwyczaj mulaki piją od rana, od 8 do 11. I zobaczymy, czy tam indyczka jeszcze będzie, czy już będzie chciała uciec. Wszystko się okaże. Miała zew godowy, więc nie powinna dać nogę. A idę po cichutku, dlatego że tutaj jest, moi drodzy, zobaczcie, jaką mamy ściółkę. Wyschnięte gałęzie, liście. To nie opłaca się tutaj iść, że tak powiem, w cudzysłowie, na kapsie. Idziemy spokojnie. Jeśli chodzi o ten wabik, to jak mówiłem, nie działał za bardzo ostatnio. Nie wiem, czy to po tym update'cie, czy tak ma być. Wcześniej indyki zasuwały prosto na mnie, a teraz nie. No i co, jest coś? Jakiś indyk? Była tu pani indyczka, ale pani indyczki nie widać. A jest! Dwie nawet. Dwie dziewczęta. Ale one chyba będą chciały zaraz odlecieć. Mam cię. W korę trafiłem. Trzy. O kurde. Moi drodzy, będą cztery rosoły na jednym odcinku. Dobrze się składa. Ale widzicie, ten Kulman jest, można powiedzieć, tak dobry jak Wirant, tylko Wirant jest bardziej szybkostrzelny, a tutaj troszeczkę wolniej strzelamy. Dwa strzały do jednego indyka. I mamy tutaj dziewczynkę. Jest ok, jakbym strzelił trzeci raz, o Boże, nie ma co zbierać. Smutna indyczka. Bardzo. Zrobię jej zdjęcie. Zatwierdzamy. Mamy cię, indyczko. Zobaczymy, jak z tym chłopcem. Może będzie jaki diament. Ale bym się cieszył, jak na zakończenie odcinka. Okej, okay, tutaj biegły razem. Najprawdopodobniej jakaś parka. I co tutaj mamy? Drugą dziewczynkę. Tu było ciało. I też tak jak tego pierwszego indyczkę. Też tak właśnie trafiłem tutaj skrzydełko o prawej stronie. I tu mamy samca. Zobaczymy, co tu będzie. Złoto, 4,47. Jak zawsze, moi drodzy, coś tam brakuje. Ale zobaczcie, idealnie tutaj dostał wewnętrzności, ale ten pocisk też tak dużej penetracji nie miał. Odległość 135 metrów. Dostał w kuper. I możemy grać dalej. Szkoda, lecimy, 200 metrów. Dobrze się składa. Tylko tak jak widzicie, wabik nie działał, indyki nie szły w moją stronę. Tylko się tam gdzieś kręciły ładnie. 160 metrów, punkt informacyjny, ewentualnie ambona, zaraz się przekonamy. Ładnie, ładnie, cztery rosoły. I zaraz zobaczymy, co to jest za punkt. Się okaże, moi drodzy lofciarze. No, już się zaczyna wyświetlać, bo od 100 metrów pokazuje nam się pytajniczek. A co to będzie? Chyba ambona myśliwska. Ojej. Jezus, to się wytnie na bank. Co za renta. No, ambona myśliwska. Nie trafiłem tego indyka. Lecimy dalej. To się wytnie. Nie ma co nawet tego dodawać do odcinka, bo będzie śmiech. A tego nie lubię. Zobaczmy, trafiłem czy nie trafiłem. Jest tu jakaś szansa?
Nie, nie ma. Nie ma możliwości, żebym trafił. Tutaj żerował. Mamy odkrytą tajemnicę. Dobra, moi drodzy, zaznaczamy kolejną miejscówkę. Nadal idziemy na wprost. Lecimy do kolejnego punktu. Pierwszym okazała się ambona myśliwska. E nie, ej! Trafiłem! Nie będzie śmiechu. Tylko ja nie widziałem, żeby on dostał. Nawet się tak nie poruszył. Być może mu usnęło jakieś piórko, zobaczymy. Reksio, obczaj temat. Czemu biegniesz bardziej w lewo zamiast na prost? Ile tutaj już jest? Ale to bardzo. No to możemy bardzo długo iść. No ale dostał. Tutaj nie ma płuca czy czegoś w tym stylu, tak jak z szopami. Poczekaj na mnie, no przecież nie biegnę tak szybko jak ty. Mam trochę wyposażenia na plecach. Jest ten indyk, a ten co się tutaj odzywał, to nie wiem gdzie poleciał. Pewnie już odfrunął. Wsiną dal. Dobra, jest indyk i zobaczymy, co on dostał. Pióropusz? Złoto. Tym bardziej dostał, tylko tutaj w lewe skrzydełko. Dobra, trzeba fotę zrobić. W locie, ale słabszy. Dobra, lecimy. Indyk ustrzelony, kolejny. To już 5 rosołów, Matko Boska. 14 minuta nagrania. Ale to się parę rzeczy powycina, to będzie mniej. Mam nadzieję, że się uwinę w tym gameplayu. A jak się nie uwinę, to po prostu nagramy pół godziny albo 40 minut i będzie git. Tylko montaż później trwa bardzo długo. Jak to się renderuje, to Boże. Trochę to potrwa. W końcu jakiś otwarty teren. No prost. Nic z tych rzeczy. Ale tu najprawdopodobniej, moi drodzy, będzie kolejna ambona myśliwska. Bo tu jest fajny teren. Otwarty. To myśliwi tutaj polują. I mają większe możliwości wypatrzenia jakiejkolwiek zwierzyny, aniżeli w tym lesie i w tych krzaczorach. Ale kto tam wie, może być też punkt informacyjny, ale ja bym stawiał na ambonę. A to co to rośnie? Kukurydza. Chyba odpowiednie warunki. To tak jak mówiłem, ambona myśliwska kolejna. A jeśli jest kukurydza, to i są, moi drodzy, świnki. Dziczaje świnki. Tam gdzieś mogą się kręcić. Dobra, ogarnęliśmy sobie temat. Teraz, moi drodzy, chyba pójdziemy gdzieś w inną stronę. Tutaj 300 metrów to nie jest daleko, to sobie chętnie tam pójdę w las, a później wyjdziemy i będziemy łazić po tej kukurydzy. Zobaczymy, co to tutaj są za tropy. Pewnie indyki, bo to jest ich strefa żerowania, ich czas. Tak jest, indyczki. Wszystko na to wskazuje. A tu jest jakaś strefa wypoczynku. Pewnie też indyki tutaj odpoczywały. Zobaczymy. Nie, misio. Misio czarny tutaj odpoczywał. Siedział sobie spokojnie, ale to było już jakiś czas temu. Pewnie jak ja szedłem, to mnie usłyszał i dał nogę. A to są chyba jego tropy. Miśka. Biegnie kłusem. Dziewczynka tutaj odpoczywała. Mamy 100 metrów. I zobaczymy, jak to będzie tam wyglądać. Kolejny teren, chyba kukurydza, bo wychodziłem z tego lasu. Mamy 80 metrów i zobaczymy, moi drodzy, co jest po drugiej stronie tego pola, bo najpierw patrzyliśmy z tamtej strony, a teraz mamy drugą stronę i najprawdopodobniej, a nie, tym razem, moi drodzy, nie będzie to ambona, tylko punkt informacyjny. O, to mi serce wali, ale co się dziwić, jak mam przy sobie trzy ciężkie sztucery. Gatunek muzyczny znany później jako blues narodził się w delcie Mississippi na początku XX wieku, czyli 1900 coś. Innowacje takie jak przesuwanie nożyć lub szyjek butelek po gryfie gitary, aby uzyskać nowe dźwięki oraz niekonwencjonalna progresja akordów i zapadające w pamięć wokale stworzyły charakterystyczną muzykę pozbawionej praw biedoty z delty. Dobra, moi drodzy, taką mamy informację. Bardzo ciekawe rzeczy dodają twórcy The Hunterka. I tak, moi drodzy, teraz gdzie pójść? Najprawdopodobniej możemy jeszcze tutaj iść, do tego nieodkrytego terenu. To sobie może pójdziemy, tylko to jest znowuż drugą stronę. O kurde, cały kilometr. Ale wiecie co? Może lepiej pójdźmy sobie
jednak do tego punktu obserwacyjnego będziemy mieli z głowy. Dobra, moi drodzy, lecimy na Szczecin jak najszybciej. 800 metrów. Moi drodzy, ja spauzuję na chwilę, bo zanim tam dojdę, to trochę czasu upłynie. A jakby było coś ciekawego, to wiecie co będzie. O Boże. Oj, ledwo co trzymam się na nogach. Moi drodzy, przebiegliśmy te 800 metrów i nic nie spotkałem, niestety. Ale spotkałem za to, kurczę, bardzo wysoko pulsujące moje serduszko. Zaraz zobaczymy, co tu jeszcze możemy odkryć. Co tutaj jeszcze może być ciekawego za budynki, ewentualnie ambony, czy punkty informacyjne, albo może też schronisko. Zaraz się przekonamy. Lecimy tam do góry. Zawsze mi coś do oka musi wpaść. Co tam jest? Pole. Piękne pole. Z piękną kukurydzą. A nie, poprawka. Kukurydza jest beznadziejna na tym polu. Chyba od dużej ilości jednak wody. I dobra, jesteśmy. Ktoś tutaj, kurczę, nawet łóżka nie posłał. No masakra. A tu co jest? Fasola po mississippisku. Okej, okay. Nowa lokacja oznaczona na mapie, czyli jakieś tam lokacje nam się odblokowały. Teraz zobaczymy gdzie i jak. O kurczę, jednak Czarci Rostaj, ale nazwa. I tutaj też było schronisko, a to ci dopiero historia, moi drodzy. To pójdziemy sobie najpierw tu. Zaznaczę sobie to schronisko i tam pójdziemy. Oczywiście dam pauzę, bo podejrzewam, że nic nie znajdziemy. Ktoś tutaj oglądał wideo, pewnie moje gameplaye, ale nie wnikam. Na pewno się podobały. I łapkę oczywiście zostawiono. Tak myślę. A jak będzie, to nie wiem. 900 metrów. I 900 metrów pewnie w drugą stronę. Moi drodzy, jestem z powrotem. Od punktu obserwacyjnego do tego schroniska nie spotkałem ani jednego zwierzaka. Ani jednego tropu, ani żadnego odezwu, nic, kompletnie nic. Ale jak widzicie, był tu szop pracz. A dlaczego uważam, że to była robota szopa pracza? Zobaczcie sobie tutaj na zdjęciu gdzieś. Grzebią w śmieciach, szukają resztek. Schronisko odblokowane. Już znajduje się moje logo na fladze. Dobra, moi drodzy, co tutaj będziemy robić? Może pójdziemy się przespać, może pójdziemy spać, tak gdzieś od godziny 8 wystartujemy z schroniska. Mała drzemka i ruszamy. Oczywiście zamknę drzwi, żeby tutaj shop nie zrobił roboty. O, The Hunter. Call of the Wild, książka. Smaczek od twórców. Okej. Okay. I zaczniemy sobie od godziny 8:25, idziemy spać i pójdziemy w drugą stronę odblokować sobie ostatnie schronisko i przy okazji odblokujemy sobie inne punkty informacyjne. Czekajcie, co tu jest takiego ciekawego? Można by było iść tutaj, do Czarci Rostaj, sam środek. Tam już tutaj nie będę chodził, nie ma sensu. A później pójdziemy tu. No zobaczymy, czy nie pójdziemy brzegiem. Może tutaj coś znajdziemy. Będziemy widzieć, a tu mamy tylko 300 metrów. Także może coś po drodze, w końcu coś znajdziemy. Jakiś trop albo cokolwiek, bo jest po prostu pustka. Pustka w tym rezerwacie. To się po prostu w głowie nie mieści. O, proszę. Kolejny shop. Łobuz. Ale strasznie daleko. Ja go nawet nie jestem w stanie podświetlić. Nie wiem, czy iść. Ile to jest? 300 metrów. Ale mi zwieje. Nawet go nie trafię. Z Kulmana to pocisk nie doleci. Nie ma szans. O. Jest i prosiak. Super. Tylko jeden. Czekajcie, niech uspokoję. Więcej ich tam jest chyba. O, leży plackiem. Mówiłem? Podejdziemy sobie troszkę. Nie mogę sklasyfikować. Ten leży, nawet się nie interesuje, co się dzieje wokół. Te żerują. O, drugi plackiem leży. Wiecie co? Weźmiemy sobie... A jak jest z Ekersem? Wolałbym z Ekersa strzelić. Które są pociski do Ekersa? Te. 4-8, czyli spoko. Z Ekersa można strzelić. O, i będzie, moi drodzy, dzika świnia na obiad.
Więcej tych świnek tam się opadły. Chyba będzie, moi drodzy, udane polowanie, jeśli chodzi o ostatni gameplay. Popłoszyłem trochę te świnie, a tam coś jest po prostej? Nie, tylko jakaś przepompownia. Okej, moi drodzy, zobaczymy. Chodź, tak się zobaczymy, ile tam świnek udało nam się ustrzelić. Strzelałem z Ekersa, więc, moi drodzy, wiecie, jak to jest. Potężny sztucer ze świetnym udźwiękowieniem. Chyba się powtarzam, ale to nieistotne. Lecimy, zobaczymy. Dzisiaj mamy pierwszego dziczka. Bardzo łatwy, sreberko. I zobaczcie, jakie ma ładne oko. Jedno czarne, drugie białe. Ładnie ubarwiony prosiak. Czarne cełtki. Zatwierdzamy, zabieramy dziką świnkę. I tu mamy drugą, też chyba organ żywotny. Też było ok, ale ona odpoczywała. O, ta ma więcej tych centek. Ale też czarne centki. No tu jest inna barwa. I zobaczcie, brązowy hybrydowy. Ładny prosiak. To co to jest? Czy to jest na oceanie? 600 metrów. Dziwne. Co tam może być? Przeprawa łodzią? Tu jest chyba przeprawa. Ale tu? Nie wiem. Chodźcie tam, zobaczymy. Nie jest to tak daleko. Przejdziemy się. Oczywiście pauzę włączę. Słuchajcie, ostrzegał aligator. Samiec. Wiem, co o tym myślicie. To nic nie daje, ale co tam? Spróbuję podejść. Bliziutko jest. I dość daleko od wody, tak mi się wydaje. Jest. Chyba jest jaszczur. I trafiłem go tam, gdzie powinienem. Chyba w móżdżek dostał. Ale nie wiem, czy to jest ten. Może to był inny. Tak, to był inny. Ale odstrzała, moi drodzy. Wow, super. Tu był jeszcze jeden. Tu był jeszcze jeden, ale zobaczmy tamtego samca. Jezus, Reksiarz mnie wystraszył. Nie kręć się tak, abyś miał robale. No i proszę. Co to było? Moi drodzy, Ekers. Tylko i wyłącznie na aligatory. Jest tam ten jaszczurek. Zobaczymy, co to jest. Na pewno samiec, ale nie wiem. Jaka ocena i klasa? Duży? No niekoniecznie. Podejrzewam, że to trójeczka. No i co to będzie? Piątka. Ciało, mózg, czaszka. Idealny strzał. Właśnie tam celowałem. Piąteczka. Najważniejsze, że jest. Zatwierdzamy. Można powiedzieć, że cały zwierzyn jest odstrzelony. No, jeszcze Orucjana brakuje i niedźwiedzia czarnego, ale na to już chyba raczej szans nie będzie. Moi drodzy, nie rozumiem za bardzo, o co tam chodzi. 286 metrów. Nie mam pojęcia. Co tam możemy znaleźć? Może tutaj trzeba dojść? Nie wiem. W każdym bądź razie czarci. Lecimy z powrotem. Tutaj. I gdzie teraz? Teraz tu. Kolejny punkcik, gdzie on się znajduje. 320 metrów, nie jest daleko, także moi drodzy, chwila przerwy, chwila oddechu. I moi drodzy, mamy tutaj ambonę w czarcie. No, tu jest spoko teren na ambonę myśliwską. Czekajcie, o. A to ci dopiero. Prosiaczek. W kukurydze oczywiście. Żerują. Jak ta ambona wygląda? Jest wysoka? To może, o tutaj. Wejdźmy sobie na nią. Chyba pierwszy raz zbudowałem ambonę w tym rezerwacie, tak mi się wydaje. No, teraz możemy co nieco wypatrzeć. Mam nadzieję, oczywiście. O, królik. Jarek. Ale daleko, już czmrnęły. Zobaczcie, tam jest Jarek Zając. Nawet nie wiem, czy to Jarek Zając. Ale taki w miarę podobny chyba. Czekajcie, doleci pocisk? Z Kulmana? Pewnie nie. Trywialna jedynka. Zobaczmy, jaka to odległość. Oj, wybaczcie. 165 metrów. Może i doleci.
O nie. A jest tutaj. Ale nie widać go już. Szkoda. Bo to był królak królicki. Teraz nie ma szans go wypatrzeć. Szkoda, szkoda. Mogłem szybciej strzelać, ale chciałem określić też odległość. Wiecie, o co chodzi. Bo tak strzelać, a może się uda. A później się wkurzać, że się nie udało, no to trochę nie za fajnie. Chyba, że wylezie gdzieś tutaj po drugiej stronie. Oha, idzie, 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 idzie. Czekajcie, ja sobie tutaj spróbuję ustawić. Ale nie ma szans, żebym go trafił. Nie ma szans. Dobra, moi drodzy, nawet nie będziemy iść za nim. Wychodzimy z ambony. Dobra, jestem na zewnątrz i moi drodzy, zrobimy sobie tak, że pójdziemy gdzieś do tego rejonu. Będziemy sobie szli, szli, szli i tutaj dojdziemy. Może jeszcze jakąś jaszczurkę strzelimy. Zobaczymy, gdzie to się idzie. No, nie tak, co ja tu sobie ustawiłem? Tu miałem iść. Aha, znowu nie działa, czekajcie. Tu musimy najpierw usunąć zaznaczenie i dać zaznaczenie. Dobra, 800 metrów. Dobra, lecimy, moi drodzy. Mamy, moi drodzy, królaka floryckiego na wprost. Ale czy trafię? Mamy go. I tu jeszcze przepiór wirgiński się odzywał. Bardzo blisko. Ojej, nawet więcej niż jeden. Czekajcie, lądują, lądują. Oj, bardzo ładnie. Ale mnie oszukałyście teraz, tak się nie robi. Szybciej, lowcik przeładowuj. Dziwnie zachowałeś się trochę. Lądują po raz kolejny. Mam jeszcze trochę amunicji? Mam. Przeładuj broń i... Czekajcie, niech trochę uspokoi ten puls. Nie odleciały za daleko. Jedne są obok pola. Tu gdzieś powinienem zauważyć, ale nie widzę. Czemu ciągle mam ten puls? Tu gdzieś, a jest. Mam cię! Jezu, co tu się dzieje w tym rezerwacie dzisiaj? Na ostatnim gameplayu. Przecież ja nie pozbieram tych wszystkich upolowanej ptaków. Czekajcie, gdzieś tutaj strzeliłem. Nie spodziewałem się tego. Widzicie, jak Kulman sobie radzi? Mamy pierwszego, to jest chyba samczyk. Akurat miałem farta, bo chyba samczyk. Brak. O, jaka kokoszka. Nie, samczyk, samiec, tylko dwójka. Ładny, podoba mi się. Będzie rosół. Ciało prawie płuco. Ładnie tutaj strzeliłem. Aż podskoczył. 1179, wow. Królak jest to tylko Rucjona. Brakuje jeszcze, to nie wszystkie. Tylko teraz nie wiem, czy wypatrzę dobrze. Gdzieś tutaj. Rozejrzyjmy się. O nie, odlatują. Albo może gdzieś siądą. Poczekajcie, bo one takiego dalekiego zasięgu nie mają. Czekajcie. Mówiłem, że będą siadać. Aha, już. Posiedziały sobie, odpływają. Jak do kaczek. Masakra. Masakra, moi drodzy lowciarze. Co tu się dzieje? Ale mam celnego ognia dzisiaj. Ciało, tutaj w locie. Przepiór. Masakra, super odcinek. Naprawdę. Przepióry mi spadają z nieba. I tutaj kolejny przepiór wirgiński. Nie wiem, ile tych zwierząt, ale rekord chyba. Jeśli chodzi o przepióry. No ale to dlatego, że one, tak jak mówiłem, no nie latają zbytnio daleko, szybko siadają, tak jak bażanty. Reksio, weź tutaj ogarnij temat, bo ja nie chcę tutaj jakiegoś przepióra zostawić. Wiesz, o co chodzi. Jest przepiór, mam cię, łobuziaku. Samiec. Tylko bez oceny, szkoda. Ale jest. Jeszcze taki malutki. I duża nagroda pieniężna za takie maleństwo. I tu jeszcze. Króliczek. Ale wiecie co? Wygląda okropnie, jak demon mały. Królik. Niewielki. Zabieramy. I tutaj kolejna bez oceny. Kokoszka.
No i chyba wszystko, nie? Wszystko pozbierałem, tak mi się wydaje. I zobaczcie, miałem tyle amunicji, a zostało tak niewiele. Jeszcze tutaj spróbuję Reksiowi kazać poszukać, może coś jeszcze. Chyba mi jeszcze jakiś spadł, tak mi się wydaje. Czekajcie. Co to znowu się dzieje? Gdzie ty siedzisz? Bo jeszcze jakiegoś zestrzeliłem w locie. Bez lunety. Tam po prawej stronie odezwał się kolejny aligator, samiec. Nie jest w wodzie, tylko się gdzieś tam opala plackiem najprawdopodobniej. Szóstka. 144 metry bodajże. Także blisko jest, kurde. Ja strzelam do niego, nie ma co czekać. Eker złapę. Zamknij paszczę, teraz nie będzie obiadu. No. Coś taki nerwowy, spokój. Czekajcie, bo idzie teraz. Spróbuję go strzelić, jak będzie szedł. No! Jesteś bardziej nerwowy niż ja, jaszczurko. Powoli, powoli, gdzie uciekasz? Płynie tu? Czekajcie, płynie, płynie, płynie. Przeładuj gnata. Tylko nie... Oj, oj. Szkoda. Rzuca o siebie wszystkie strony drań. I chyba... Czekajcie. Ma się dobrze. Nie wiadomo, gdzie jest. A patrzymy, ma on tutaj pode mną. Ale bym spierdzielał z tej wody. Rzucił te... Moje wyposażenie Reksia pod pachę i dyla, nie? Gdzieś się wynurzył? Czekajcie. No, jest cały i zdrowy. Może być wszędzie. Dobra, idziemy, moi drodzy, dalej. Naprzód. Marsz. Moi drodzy, mamy naprzód szopapracza. Tylko Kulman. Jest to czwóreczka, bardzo ładny. Dostał. No ale kurczę. Czwórkę to dawno nie widziałem. Jak strzeliłem, zobaczymy. Jakby to był organ żywotny, no to byłoby super. Ale strzelcie takiemu malcowi. Strzelcie takiemu malcowi w płuco i z takiej odległości, to jest też wyczyn. Najlepszy byłby ranger, najlepiej. Nawet nie wiem, gdzie on tutaj dostał, czekajcie. Zaraz spróbujemy to określić. A tutaj, ale chyba nie będzie organa żywotnego. No ja już to widzę, niestety. Niestety nie ma. Nie trafiono w żaden organ. No oczywiście, że tak. Przecież to jest malec. To spróbujemy zawołać Reksia, żeby mi pomógł. No, róż zadek i trop tego malca. Zobaczymy, czy jest w ogóle sens go tropić. W każdym bądź razie zaraz się przekonamy, jak tutaj z żywotnością. Bardzo, 75 na 100. No, szopy są pancerne, moi drodzy. Ciężko tutaj trafić w płuco, żeby... 75 na 100. Zaraz zrezygnuję, bo nie widzę sensu iść dalej. No nie, no moi drodzy, nie ma sensu. On wydobrzeje. Zobaczcie. Nie ma tutaj żadnego... Żadnej szansy na to, żeby on padł. Reksie, chodź do mnie, chodź, chodź. Może to byłby diament. Nie wiem, jak to z tymi szopami jest, bo... Rzadko na nie poluję. A tymczasem, moi drodzy, wracamy do schroniska i zostały nam jeszcze dwa punkty do oglądnięcia i będziemy kończyć dzisiejszego gameplaya, jakże udanego. Także, moi drodzy, za sekundę wracam. No i, moi drodzy, mamy ostatnie schronisko w tym rezerwacie. Zostały jeszcze nam dwa punkty daleko na wschodzie bodajże, czy też zachodzie, nie wiem, gdzieś tam w tym kierunku. Najprawdopodobniej punkty informacyjne, ewentualnie ambony, to już nie jest istotne, bo będziemy powolutku kończyć dzisiejszego gameplaya i będziemy kończyć granie w Mississippi w końcu. Ale mimo wszystko odcinek bardzo udany, naprawdę. Bardzo fajnie mi się tutaj grało w tym gameplayu. Dużo zwierzyny, nawet bym nie przypuszczał. No przede wszystkim dużo tego ptactwa, nie? Okej, moi drodzy, no nie, to jeszcze nie koniec. Jeszcze tutaj mamy jedno schronisko. To jeszcze trzeba przejść, Boże... 1,5 kilometra. Ja nie wiem, czy sobie kłada nie wezmę,
bo ja po prostu nie dam rady biec, bo mi zaraz nogi odpadną, a też jestem zmęczony, chciałbym się tam jak najszybciej dostać. Czekajcie, to jest troszeczkę inne chyba schronisko. Aha, tutaj mam wyposażenie. Czekajcie, 11:55, puścimy sobie od godziny 8. Czemu nie mogę odpoczywać? Dobrze. 8. Okej. Weźmy sobie kłada, szybciej tam dojadę, bo chcę jak najszybciej skończyć. Zamów. Twój pojazd już jest gotowy. Ogólnie te kłady to jest DLC, a to powinno być za darmo w grze, a nie jest. Bez sensu. Dobra. Wyglądam jak Jedi. Dobra. Dojechałem. Ładnie kład śmigał. Nie rozwaliłem go na szczęście. Mamy kolejne schronisko odblokowane. Barwy wojenne są. Oki. I zobaczmy, moi drodzy, jeszcze był chyba tak mniej więcej, a tu jest jeszcze jeden punkt i tu są ostatnie dwa punkty. Także tu może być ciekawie, mogą być mulaczki. Także, moi drodzy, tutaj już kłada zostawiam, odkładam i idziemy do tego punktu. I zobaczymy, co tam będzie. Nie daleko, bo 280 metrów. Oczywiście, moi drodzy, jestem gotowy tutaj, jeśli chodzi o amunicję. No trochę mam mało amunicji do zarzy, ale może wystarczy. Może wystarczy, mam przecież jeszcze ekersy, aby jakieś mulaki były. Tylko ekers chyba jest odpowiednie. A co tam się tam drze? Mulak, no widzicie. Indyk. Indyka słyszałem chyba. No nic, idziemy. Tu jest chyba przede mną droga. Tak jest, dróżka. I zobaczymy, co tu będzie. A później już składa, tak jak mówiłem, zostawiamy i pójdziemy sobie. O, zobaczcie, jakie fajne łąki. Może tutaj coś rzeczywiście wypatrzymy. Może coś tutaj będzie się pasło. O, indyk, właśnie mówiłem, że indyk leci. Kurczę. Misja wypełniona, zestrzelony. Panie admirale. Tylko nie wiem, czy... Nawet nie widziałem, czy trafiłem. Nie było tego odruchu zwierzęcia trafionego. Po prostu spadł. Albo dostał zawału, nie wiem. Może się wystraszył. Czekajcie, o kurczę, tutaj musiał dostać organ żywotny. Zobaczcie, ile krewki. Jest szybkie. Czyli ładnie. Może będzie diament, błagam. Kurczę, trójka może to by była. Albo coś. Jaki byłbym szczęśliwy. Banan? Złoto, 4,30. Jak zawsze brakuje niewiele. Ciało wnętrzności, czyli moi drodzy, ja dwa razy go trafiłem. To jest pierwszy raz i tu był ten pierwszy strzał. Był mega udany. No tak sobie, mega udany. Dałem jakieś tam wyprzedzenie. A tutaj już było w skrzydła. Ale w locie, najważniejsze. Kurczę, zarąbisty odcinek, naprawdę. Fajnie, że się udało. Tylko ja się obawiam, że mi się amunicja do tego Kulmana skończy. Bo wiecie, jak ja strzelam do ptaka w locie. Trzeba poprawiać. I może być tak, że mi braknie tej amunicji. No to się kupi. Amunicja do Kulmana nie jest taka droga. Znaczy troszeczkę droższa niż do Viranta, ale powinno wystarczyć. Lecimy odblokować Ambona. Tak myślałem, bo tutaj jest bardzo duża połać terenu. Nie za bardzo zakrzaczona. Jakieś tam pola, tylko nie wiem, czy to jest bawełna? Czy magnolia? Nie mam pojęcia, co to za roślina. Nie znam się, ale chyba bawełna. Czekajcie, bo ja sobie wyłączyłem światło w kładzie i teraz mi się świeciło tutaj. Właśnie tak zastanawiałem się, co ja mam tak jasno. Dobra. Jest tu coś ciekawego? Na drodze na przykład. Tam są jakieś tropy, ale pewnie shop. Teraz, moi drodzy, gdzie mamy iść? Pójdziemy sobie tutaj. Dokładnie tutaj, kilometr 32. Jest to dość daleko, ale niebawem dostaniemy się między tymi jeziorkami i tutaj zakończymy gameplaya. I to będzie wszystko, jeśli chodzi o ten rezerwat. Tu nam zostały dwa punkty. Także, moi drodzy, lecimy dalej. No i ten gameplay trwa już około... No tutaj mam nagranie 55 minut, a tak naprawdę gameplay trwa gdzieś około godzinę 20, bo dużo było pauz. Lecimy, może coś po drodze się zobaczy, będziemy widzieć, może szczęście dopisze i tego mlaka upolujemy. Moi drodzy, odezwała się samiczka indyka. Rosu,
Ostrzega. Tylko gdzie? W każdym bądź razie. Kulman gotowy. Może wystartuje w powietrze. Czekajcie. Tam jest. Mam cię. O, kurczę. Szkoda, bo tu już... Aha, koniec ammo. Niestety, ale jedno mam. O, widzicie, tam siadłby sobie. Mam cię. Oho, leci z powrotem. No i moi drodzy, tak jak mówiłem, braknie mi amunicji do Kulmana. I chyba siada, czekajcie, siada, siada. Nie, leci dalej. Ale mamy indyczkę. O, tam sobie siadła. Ale już nawet nie chce mi się tam iść. Kurkę mamy, gdzie ona tutaj spadła? Czekajcie, tam coś jest? Nie, na pewno nie ma, bo wypłoszyłem strzelając. Jest tam kurka i tam jeszcze w jednym miejscu będzie. Ale się tutaj, moi drodzy, obstrzelamy. Masakra, 5 naboi mi zostało. I będzie problem. Będzie trzeba chyba uzupełnić jednak amunicję. Tu ładnie strzeliłem. Bardzo ładna. Indyczka. Jeszcze idziemy tam zobaczyć. A, trywialna. Okej. Okay. No to, moi drodzy, wracamy do schroniska. Szybka podróż. Ja uzupełnię naboje i wracam do gry. Moi drodzy, gdzieś tam jest misiu. Tylko w tych kwiatkach. Samczyk. Ostrzegał już. Może nie pójdę szybko. A, chyba go widzę. Pokaż się jeszcze raz. Stań jeszcze raz na łapkach, mój drogi. No, pokaż się. Dzień dobry, misiu. No, widzisz, misiek. Chyba oberwałeś. Tylko nie wiem, moi drodzy, czy to nie były wnętrzności. Trochę za nisko. Aczkolwiek... Nie, padł. Chyba jednak było jakieś płucko. Może wątróbka, zaraz zobaczymy. Widzisz, co się dzieje? Jest misiek? Jest i misiek, tylko nawet nie wiem, jaka ocena. Najważniejsze, że chłopczyk. Ja właśnie coś tutaj widziałem. Ja miałem włączoną pauzę. I nie byłem pewny, czy to może dzika świnia? Byłem pewny, że to dzika świnia, a to był ten misiek. On tędy zasuwał. I zobaczymy, co tam będzie dalej, bo moi drodzy, jeszcze mogą być mulaki, a pasowałoby. Na drodze były tam tropy mulaka. No i moi drodzy, tu gdzieś do misia strzeliłem. A, on tutaj chyba żerował. No i sprawdźmy. Badanie lekarskie miał, czy co? Fajnie minę zrobił. I po miśku lecimy dalej. Zobaczmy, ile jeszcze mamy tej drogi. No tutaj są mulaki białogonowe. Od 8 do godziny 11. Czyli nie musiałem aż tak szybko biec, bo pewnie pojawią się gdzieś o godzinie 9. Ja tutaj już byłem na tej strefie, ale czy coś upolowałem, to nie pamiętam, bo troszeczkę tutaj spędziliśmy czasu. Oczywiście rezerwat nie będzie w 100% odkryty. Już mi się tam nie chce za bardzo biegać. Powiedziałem, że to będzie ostatni gameplay, więc ostatni. Bo tutaj mam jeszcze około 5 albo 6 punktów z takimi znacznikami. Zobaczcie, no to tutaj sobie odblokujemy na pewno. Ale przykładowo tu jest jeszcze nieodkryty teren. Tutaj no tutaj wiadomo, łódka tutaj też. No i tu, też łódka. Zostało tam parę punktów. Może kiedyś zrobimy transmisję. Może jakoś końmi mnie zaciągniecie do tego rezerwatu. To może sobie zrobimy jakiegoś live'ika. Mam nadzieję. Bo jakoś nie chce mi się tutaj wracać do tego rezerwatu. Tak samo jak do Rancho del Arroyo. Chociaż do Rancho del Arroyo to podobno spoko. Podobno. Ja tam spędziłem też trochę czasu. Tylko przed update'ami, przed poprawkami. Także tam może mogło się coś tam zmienić. Nie wiem, zobaczymy. Dzisiaj też na pewno nie, ale jutro sobie obejrzę zapis live'a u Fixera i zobaczymy, jak tam wszystko wygląda. Bo on dzisiaj polował, robił strumyczka właśnie w Rancho del Arroyo. No już miałem powiedzieć mulak. Proszę. Jest i aligator. Pan aligator.
Nie wiem, czy to dobry pomysł. No, w oczko dostał. Co tu się dzieje? Kolejny aligator. Oczko dostał. Tak mi się wydaje. Bo lekko się podniósł i padł. Czyli mózg. Pięknie. Ale to mały aligatorek. Czwóreczka bodajże. Rozejrzyjmy się, czy nie ma jakichś mulaków. Nie no, już na pewno wypłoszyłem strzelające kersa. Jesteśmy coraz bliżej. Gdzieś tutaj powinien być. Dobrze, że strzeliłem od razu. Bałem się, że ten pierwszy strzał był za wysoko. Ale też spora odległość była. Więc trafiłem. Najważniejsze. Ale dzisiaj wchodzą. Jakby tak było na live'iku, to byłoby cool. Tylko to jest najmniejszy chyba, jaki mi się udało dotychczas upolować. Reksio, odejdź. Fota musi być. No i Reksio zadowolony. Merda ogonkiem. Mamy aligatora. Oliwkowy. Dobrze, zatwierdzamy. Kilka pod będzie, bo warto zrobić sobie parę zdjęć. Na pamiątkę. Chyba tam 1000 zdjęć już mam. Tylko przez F12, nie robię jakoś tak specjalnie aparatem. Nie lubię po prostu. Dobra, moi drodzy, to musimy się kierować tam, gdzie szedłem. Albo zrobić sobie w sumie kółeczko. Chociaż chciałbym bardziej iść... Dobra, wracamy, moi drodzy, poczekajcie chwilę. No i, moi drodzy, wabik działa. Jest to trochę inny wabik. Tak, kochani, ale mi bardziej zależy, aby chłopczyk, jakiś twój kolega przyszedł, a nie ty, skarbie. Nie przyszłaś z kolegami, bo ja ciebie tylko słyszałem, zew godowy. Słoneczko. Może twoi koledzy też przyjdą. Czekajcie, tu coś jest. No, widzę, że dwa słoneczka, nawet chyba nawet trzy słoneczka. Nie, dwa. Jedno słoneczko i drugie. A chłopczyków nie ma? Gdzie wy macie dziewczyny kolegów? Oho, kolega chyba zwiał. Ale nie wiem. Cyraneczka bodajże. Kurde, tylko jedna kaczuszka? Były dwie kaczuszki na pewno. No ale tej drugiej już nie zdążyłem wypatrzeć. No. Jasnozielony, ładny kaczek. Powiem wam szczerze. Ładna kaczka, jak ona dostała? Idealnie. Jasnozielona. Nie wiem, czy to jest barwa jakaś niezwykła, czy nie. W każdym bądź razie zabieram. Nieistotne. Bo ja na kaczki rzadko poluję, to nie wiem, jakie mają barwy specjalne. O! Dwójka. Szkoda, że tamten chłopiec to jest chyba największy. 185. Tamten, czwórka. Tylko co z tego, jak jest odwrócony? Ja mogę strzelać z Ekersa. Nie ma problemu. Tylko, żeby on się odwrócił w moją stronę, chłopiec. Taki jakiś wystraszony. O, będą biec tutaj w moją stronę, czekajcie. Może zwolni trochę, ale to dziewczyna jest. Nie ma pana. Chłopaki pobiegły. Czekajcie. Mam pana kolejnego, może jeszcze jakiś będzie na wyprzedzenie. I moi drodzy, prawie wszystko mam. Tylko Lucjana mi brakuje. Dwóch panów strzeliłem. Ale trójki tutaj niestety nie ma, szkoda. Szkoda, szkoda, bo fajnie byłoby, jakby tutaj trójka się pojawiła. I mulak też jest. Czekaj, oj. Mamy. No, byłoby nie za fajnie, ale jest upolowany, najważniejsze. I jeszcze jeden mulak, też z ładną oceną, tam chyba 200 było. Okej, moi drodzy. Sreberko, niewielki, ale też ładny mulaczek. Najważniejszy, że pan. Zabieramy tego chłopca i idziemy dalej. Moi kochani, oczywiście blisko tych stref wodopoju, bo tutaj tych mulaków będzie od groma.
Miśki też mogą być. Mulak białogonowy biegnie kłusem. To one tutaj musiały przybiec. Tam, gdzie ja je wypatrzyłem. Tylko widzicie, no to jest najgorsze. Tu. I wszystko zarośnięte i nie idzie nic wypatrzeć. I ciężko. Te Avaroa jakoś tak ładnie wyczyszczona. Jest szansa na zabawę. A tutaj rzadko, że była jakaś szansa na wypatrzenie zwierzaka z większej odległości. No nie da się, bo zaraz jakaś kępka zarośli. Gdzieniegdzie jakieś pola, ale też wysoko rosną uprawy. Dobra, teraz głupoty gadam, ale taka prawda. Też nie mamy się tutaj wkurzać na florę. Oho. A to jedynka. Zaraz. Ojej, aligator ucieka. Czekajcie, ładny tutaj chłopiec idzie. Szybko. Czekajcie, może dobrze będzie. Padł. Okej, niestety aligator nam zwiał. O. Chłopcze, zatrzymaj się. Ała, co to było? Samiczka mnie tutaj zaatakowała, czekajcie. Dziewczynka jeszcze biegnie. A z tamtym chłopcem to ja nie wiem, co mam wam powiedzieć. Może dostał, może nie. Znaczy dostał, tylko czy padnie. Jeszcze się rozejrzę. Obiegnął cały czas w moją stronę. Zaraz zobaczymy, jak z tym chłopcem. Tutaj mu poprawkę dałem, ale niepotrzebnie być może. A w ogóle mam tą apteczkę? Nie wziąłem apteczki. Znaczy mam gdzieś, ale... Dobra. A, widzicie. Zepsuty całkowicie. Ale to nic. Zobaczymy, jak tamten. Bo tamten... No nie wierzę. Zerwało mi grę. Error report. Nie wierzę. Ale to nic. Spróbuję jakoś zatrzymać nagrywanie. Może się uda. Bo cały czas... Action nagrywa. Tak. Nie będziecie nie będziecie widzieć obrazu, ale ja pauzuję to. Nie chcę stracić zapisu, bo masakra byłaby. Stop. Słuchajcie, wróciłem ponownie. Niestety miałem error i mnie wywaliło z gry. Tylko gdzie ja jestem? No właśnie. Będzie trzeba się dostać jakoś na drugie aligatorowe jeziora. Dobra, tylko jak się tutaj dostać, żeby to było w miarę szybko i sprawnie? Bo tutaj na pewno miałem mulaka też. A to ci dopiero niespodzianka. Dawno mi gry nie wywaliło. Zdarza się, ale chyba dopiero w tamtym roku mi gierka wywaliło. Na szczęście udało się ją uruchomić, bo przecież nie skończyłem gry. Muszę nagrywać od nowa, w sensie od ostatniego zapisu, bo Action, nawet jakby wyłączył mi prąd, to Action automatycznie po włączeniu zamyka dany zapis. Więc zapis da się odratować. Nie wiem, jak jest z innymi programami. Ja właśnie za to cenię Actiona. Tylko gdzie jest ten aligator? Tam się gdzieś odzywał. Czekajcie, ja sobie zażyję. Eliminator. Ale on mi zaraz zwieje. To jest aligatorowe jezioro, które mówi nam o wszystkim. Że tu są aligatory. Ja mam tutaj gotowego Ekersa w razie czego. Czekajcie, na pewno musi być jakiś chłopiec. Tu mamy dziewczynkę śliczną. O! O! Ale ty jesteś trywialny, mój drogi. Na tobie nie będę się skupiał. No i poszły. Mamy tego samczyka. Tamten jeszcze jeden był, ale to była tylko jedynka. Dobra, zostawmy go. Czekajcie, tam coś jeszcze biegnie. O, dwójka. Ale kręci się w lewo, w prawo, czy patrzcie jak chodzi, aby był nać... Jest! Mam cię. Kręcił się w lewo i prawo, aby był pijany. Mam cię. Łobuzie. Tylko nie wiem, gdzie jest jeszcze tamten drugi, do którego strzelałem. Ale tu mamy sreberko, pięknie. Ciało prawe w płuco. Jest. I tutaj dałem lekkie wyprzedzenie. Szedł w lewo, w prawo i pif paf. I po nim. Także widzicie, w tym rejonie, gdzie są te dwa jeziorka po środku. Tam jeszcze te dziewczyny uciekają. Tam już nie ma co, moi drodzy, oglądać. Tam była jeszcze jedynka trywialna. Samiec, więc bez sensu strzelać do niego. Dać mu najwyżej spokój. I tutaj pięknie też strzeliłem do tej dwójeczki. Na hita.
oczywiście. Oho, kolejny mulak. I to całkiem ładny chyba. Ziomuś. Może zawróci, czekajcie, tak lekko. O, tutaj dwóch ziomków jest. O kurde, pudło. Ale biegają jak szalone. No ten ładny. I już go nie ma. Ustrzelony. Dobra, moi drodzy, zaraz się nim zajmiemy. A to chłopiec? Tak ładnie biegł, że nawet nie skojarzyłem. Ale też nie widzę nic, bo... Światło mi świeci, raczej słońce mi świeci w lunetkę. Dwójeczka. Kolejny mulak. Mamy jednego mulaczka. Tu jest ok. I jeszcze jeden powinien być ubity niedaleko. I jest kolejny. Ciało prawie płuco, idealnie. Wiecie, Eckers to jest maszyna śmierci. Okej, moi drodzy, jesteśmy na pięknej łące i piękny indyk. Tylko zanim przełożę na Kulmana... Witaj! Łobuziaku. Oczywiście standardowo mówię na te indyki łobuzy. No, na takich łąkach to można polować, bo zawsze jakiś zwierzak może się pojawić. Możemy wypatrzeć, mam jakąś szansę, nie? Ładnie tutaj jest wykoszone, rotacyjną. Tylko kopek jeszcze nie widać, ale pewnie się pojawią. Mamy dwójeczkę indyczka. Nie będzie to diament na pewno, ale przynajmniej samczyk. Ile? 4,43. Zawsze tak mam. Zawsze braknie. Parę punktów. A jeśli chodzi o ten rezerwat, no to jak mówię, moi drodzy, mówiłem 3 na 10, 3 na 6, ale powiem tak, 2 na 6. Aligatory i misje są fajne. Tutaj mówiłem też o grafice, ale to jest nieistotne. Tu gdzieś się mulak odezwał, ale to nic. Tam daleko gdzieś. Nie, Orucjon, przepraszam. Jeszcze 212 metrów. Nie polecam tego, moi drodzy, rezerwatu. Chyba że chcecie mieć ten sztucer. Dlatego sztucera. W trzech wariantach kolorystycznych. Ale to nie tylko ten sztucer, bo jeszcze doszły wtedy jakieś inne sztucery. Te, które mieliśmy. Magnum na przykład, tylko nie pamiętam, 7 mm, tylko w innym wariancie kolorystycznym. Razem z tym rezerwatem to się pojawiło. Czy z tym update'em, nie wiem. Ale Kulman był razem z tym rezerwatem. Fajne są misje, naprawdę. Bardzo ciekawe. Idzie się nieraz wystraszyć. Zaskakująca fabuła w ogóle tych misji. Ja ukończyłem na live'ach razem z wami, bo fajnie się grało. Mało co upolowałem, ale misje wykonywałem. Ale nie polecam tego rezerwatu. Chyba że będzie jakaś mega promocja, to sobie możecie zakupić, sami ocenić. A ja tylko grałem na podstawie moich wniosków. Możecie też ocenić, czy kupić, czy nie. O ile się nie mylę, to aktualnie chyba The Hunter jest na promocji i dodatki związane z The Hunterem też. Ja jestem na nie. Holt Collier urodził się w rodzinie niewolników, która służyła bogatej rodzinie Hinds w hrabstwie dziewięcym. Młody Collier opiekował się młodszym synem Howella Hindsa i dostarczał mięso dla pracowników plantacji Plum Ridge Plantation. Znajdujący się w wyboistym, gęsto zalesionym terenie swojego pierwszego niedźwiedzia zastrzelił w wieku 10 lat. Wow. Ciekawa historia. Bardzo ciekawa. Zobaczymy jeszcze tutaj, czy coś nie wypatrzymy. Ciekawego, bo też taki fajny teren. Nawet. Ale tutaj też raczej nic nie wypatrzymy. No jakżeś ty, gościu, w wieku 10 lat upolował pierwszego niedźwiedzia. No ale taka jest historia, najprawdopodobniej tak się udało. No to jesteś top. Bo tutaj przecież niedźwiedzi nie było. Znaczy nie ma, mało tutaj tych zwierząt jest. O to mi chodziło. No i moi drodzy, to już będzie wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że te gameplaye jako tako wam się podobały. Oczywiście jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapkę w górze. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału. Ja się z wami żegnam, więcej tutaj nie wrócimy. No chyba, że
będziecie chcieć jakiegoś live'a, tutaj w Mississippi to wrócimy, ale w gameplayu na pewno tutaj nie wrócę. Nie podoba mi się ten rezerwat, jestem na nie. Ja się z wami żegnam, do usłyszenia, kłaniam się nisko i oczywiście więcej czasu wam nie zabieram. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć, hej, pa.